uznania na naszych oczach, na naszych rękach przygasłaś. Przywiędłaś. Niewiele Twego blasku zostało. Niewiele nam zostało po przodkach, jak schylną. Jedna zwrotka. A zwierzy tylko flaszki i treny, a z pieści głównie nasze żałobne. Radośnie śpiewa kołobrze i w sali narodowej pamięci raz jeszcze się wynosi nad trony. Ród werny chory, zgubiony. Staniałaś na ojczyznę, staniałaś, jak prawda na bazarze historii, staniałaś. Nasze orny, już nie wiadomo, co mamy w godle, gdy orły zalinili na tronie złodzieja. Polskiej korony, tak oto doczekaliśmy czasu, gdy orły odlatują na zachód, z ojczyzny marzeń wyniosły. Po lepszy start możecie wygodne, po zwykłe ludzkie twarze pogodne. I żeby ciągle nie pościć. Przestaliśmy raz jeszcze wstyd przyznać, by trzeba było walczyć ojczyzną i czuwać. Najdłużej za wiele grosze, za święty spokój, za długo znowu staliśmy z boku. Nie jeden grosz. Grudzień. Lecz może było trzeba tej zimy, by znowu cię nie wpuścić w maliny. Gdy sygnał dasz do ataku i wtedy będziesz wolna, pogodna i taka, jak cię wymarzyć można. Marzenia wszystkich Polaków. Nie zwlekaj nas. Nie zwlekaj. Teraz mamy kwestię ukraińską. Pytanie, ona za tyle totalna, że w pewnym stopniu, jak mówił pan profesor Waśko, jest przełomowa. Pytanie w związku z tym jest takie, jaka jest ta reakcja Polski i tak zwanego Zachodu. Powiem tylko o trzech punktach, które mi się wydaje istotne. Istotne, żeby nie przedłużać. Po pierwsze, okazało się, że dostrzegamy zmiany w kierunku polityki amerykańskiej. Mówię o retoryce Obamy w Warszawie, bo to była retoryka, ale mamy wiedzę, informację o tym, że rzeczywiście, można powiedzieć metaforycznie, że wyciągnięto z zamkniętego udawnego już sejfu zakurzoną teczkę pod tytułem konsultacja strategiczna, czy problem strategiczny. Amerykanie uruchomili z powrotem tego typu działania, które zwykle czynili w sytuacjach, kiedy dostrzegali, że trzeba się na nich niekorzyść zmieniać konfiguracja bezpieczeństwa strategicznego. Oni uznali w tym rzeczywiście nie politycy, a tylko wojskowi amerykańscy. Uznali tym za zasadę, która powoduje niekorzystną zmianę geopolityczną w regionie dla nich istotną. Syria ma pierwsze takie sygnały poważne od wojskowych do polityków amerykańskich. Okrym jest sygnałem już decyzyjnym. Wojskowi wymuszają dzisiaj na Obamie i jego rządzie zmiany działania Ameryki w Europie. Jest to nie zmiana polityków, to zmiana wymuszona przez wojskowych dla polityka. Stąd Obama złożył, bo ten cały miliard euro to nie jest żadna ważna wielka suma. Ważne jest to, że on złożył ofertę powrotu Ameryki do Europy. Że on jest gotowy wrócić do Europy.
z infrastrukturą wojskową. Ten zatem punkt pierwszy ważny, bo to już się zmienia sytuacja. No nie będzie, że żadna zimna wojna, bo nie mamy zimnej wojny. Jest szansa, powrót Ameryki do Europy. Tylko punkt drugi jest taki, że Europa na to odpowiedziała milczeniem. Albo odwrotnie, powiedziała raczej niechętnie. To znaczy państwa zachodniej Europy nie zweryfikowały swojej polityki względem Rosji. Odwrotnie kontynuują ją w zasadzie tak, jakby wolały Ukrainie zapomnieć. Nie uznały Ukrainy za swoją wojnę. Nie uznały konfliktu za konflikt, który jest dla nich istotny. Więc ten powód Ameryki do Europy zatem to już okazać, że nie ma powszechnego przyzwolenia w Europie. I punkt trzeci bardzo ważny, co najbardziej niepokojące. Także w Europie środkowo-wschodniej, środkowej, odpowiedź na ofertę Obamy jest negatywna. Na to zwracam uwagę. Czesi i Słowacy powiedzieli, że nie chcą żadnych amerykańskich pieniędzy, amerykańskich wojsk, amerykańskich szkoleń. Odrzucili ofertę Obamy na drugi dzień. To pokazuje, że do jakiegoś stopnia zdezintegrowana jest tak już w Europie. A to znaczy sobie wydaje, że to jest taki monolit, że były Czechy, tak dalej, tak dalej. Okazuje się, że tak nie jest. Czesi mają dzisiaj bardzo dziwny rząd, bardzo dziwną władzę. Słowacy mają dzisiaj bardzo dziwną władzę i bardzo dziwny rząd. Tak? Zwłaszcza tego prezydenta, który jest takim tymińskim Słowackim. Więc czy nie mamy dzisiaj partnerów w Europie do tego, żeby na poważnie znaczy nie mamy prawda. Dlatego, że na poważnie tego typu politykę powstrzymywania konfrontacyjnego z Rosją przeprowadzić. A stąd jest punkt trzeci najważniejszy, jeśli pan za to pytał o rolę Polski. No to Polska, jeśli w ogóle ktoś ma udźwignąć znowu tę zmianę strategiczną i ma strategicznie przywrócić tutaj jakikolwiek porządek bezpieczeństwa, to musi być Polska w sojuszu z USA. Inaczej nie ma, bo w Europie żadnego partnera, w której Europie do tego nie ma partnera, zostajemy sami. Z Amerykanami, jeśli ci wojskowi amerykańscy będą tą swoją politykę skutecznie kontynuować. To się oznacza tak, że w Polsce musi być strategiczny rząd, który będzie rozumiał, że jeśli nawet jeśli Niemcy są eurosceptyczni, Francuzi handlują z Rosją strategiczną bronią swoją, ci nie podpisują dalej kontrakty ekonomiczne, to my i tak możemy prowadzić politykę własną. I te sposoby pytania, jakie przed nami stoi, to póki nie ma Warszawy strategicznego rządu, też nie będzie tutaj żadnego strategicznego partnerstwa. I dopóki to nie będzie zmiany rządu w Polsce, także Polska będzie tylko na gębę takim państwem, które będzie się udawało, że dokonuje jakiejkolwiek rewizji swojej polityki. Bo jeśli dzisiaj mówimy, powiem pan zdanie, dzisiaj mówimy, że czasami o tym, że obóz władzy przejął retorykę Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj nagle dojrzał i nagle widzi, że Rosja nie jest partnerem, tak dalej, tak dalej, to nie jest prawda. Bardzo dziękuję. Mamy 5 minut na pytania. Dwa krótkie pytania. Jak Węgry ustosunkował się do Obamy, to znaczy do tego projektu? To jest pierwsze pytanie. A drugie, nie wiem, czy był pan świadkiem burzliwej dyskusji, która miała miejsce w związku z wyborami. To wygląda na to, że trudno nam się doczekać zmiany w rządzie, po prostu zmiany, no po prostu zmiany konkretne i znowu będziemy kręcić się w kółko. Ja myślę, że wybory to już zostawmy. Nie, nie, ale ja wiem, to że zebrała tutaj żale państwa. No, nie zawiesie pan profesor. Ja nie chcę mówić o wyborach. Pierwsze pytanie Węgry, jak się Węgry ustosunkowały? No i właśnie, co zrobić, żeby wygrał PiS? No ale to króciutko. Tutaj są nasi goście z Węgier, którzy opowiadali, że to nie wygląda tak samo jak przedstawiają polskie media, że Orbán nie jest proputinowski. Orbán nie jest proputinowski. Jeśli chodzi o Węgry, nie mamy jeszcze formalnej oficjalnej reakcji rządu węgierskiego na propozycję Obamy. Zależą tylko czeską, słowacką reakcję, jak powiedziałem, negatywną. Natomiast trzeba pamiętać o szczególnej sytuacji Węgier w kontekście ich możliwości w ogóle tego samodzielnego ruchu. To jest tak, że ja mam wielkie uznanie dla premiera Orbana,
za jego działanie, konsekwentnie stanowcze działanie na kierowanie się konsekwentnie stanowczo interesem Węgier. Ale o tym trzeba pamiętać, że to nie jest żadna filantropia ani jakiekolwiek działanie, które, znaczy mówiąc, premier Orbán nie zrobił niczego, co by w imię jakiegoś idealizmu, co by naraziło na szwank interesy Węgier. Więc my mamy o tyle z Viktorem Orbánem wspólną politykę, o ile w znacznej części spraw interes Polski, interes Węgier jest identyczny. Ale tam, gdzie są rozbieżne, to nie ma co się czarować i w sytuacji idealizować, mówić, że to zawsze będzie taka sama polityka. To będzie w wielu momentach polityka różna, dlatego że w niektórych sytuacjach interes narodowy Polski, interes narodowy Węgier po prostu są różne. Więc to jest, w tym sensie przynajmniej to jest gra fair. Tak? Jeśli by w Polsce był rząd narodowy, na Węgrzech rząd narodowy, to między dwoma narodowymi rządami można rozmawiać. Tak? Dlatego, że to są rządy, które mają taką samą optykę, możemy uzgodnić wspólną listę spraw. Dopóki w Polsce to jest rząd bezideowy, a tak jest narodowy, to też trochę nie bardzo jest, to nie jest ten sam poziom, że tak powiem, fala. Jaka jest szansa, żeby Majdan zaistniał w Moskwie? Co byłoby idealne dla nas, dla całego świata. W Moskwie, nie wiem, czy Państwo oglądaliście transmisję z demonstracji, która się w Moskwie odbyła, demonstracji poparcia dla Majdanu. Sytuacja, w której Moskwa musi walczyć o swoją strefę wpływów nie na Kaukazie, tylko nad Dnieprem, to jest sytuacja, która sama w sobie jest dzwonkiem alarmowym dla Kremla, ponieważ tak głęboko te szeregi ekspansywne Imperium Rosyjskiego nie cofnęły się od czasów niepamiętnych. To znaczy trzeba by się sięgać do XVII wieku, kiedy stała jaka aktualna politycznie kwestia, co zrobić z Ukrainą lewobrzeżną i jak prawda, to pod powstaniem komunistycznego ma zostać zorganizowane. Jest to, powiedziałbym tak, że miejscem, które najlepiej ludzie zdają sobie sprawę z tego, co znaczy Majdan, jest właśnie Moskwa i Kreml. Tylko oczywiście we własnym, dobrze powiem, w interesie opiniotwórcze środowiska rosyjskie tego nie artykułują, to jest przemilczane. Skupia się uwagę opinii publicznej na takich właśnie kwestiach, że no generalnie cały czas w tej sytuacji inicjatywę ma Putin i on tutaj gra na fortepianie separatyzmu z jednej strony, a z drugiej strony na chwiejności czy niezainteresowaniu Europy, tak zwanej Europy Zachodniej czy Unii Europejskiej. I to widać, proszę Państwa, z bieżących analiz tego, co się dzieje na forum dyplomatycznym i jak się rozwija sytuacja w Słowiańsku czy w Doniecku, co oczywiście się przekłada na sytuację dyplomatyczną. Widzieliśmy to w czasie wizyty Obamy w Warszawie. Ale jeśli popatrzymy na tą sytuację ukraińsko-rosyjską z pewnego większego dystansu, co jest moją specjalnością, bo nie zajmuję się profesjonalnie polityką zagraniczną, ale no, śledzę te losy Imperium Rosyjskiego w jakiejś dłuższej perspektywie i z większego dystansu, to wydaje mi się, że za bardzo w tych naszych analizach idziemy w stronę takiego demonizowania Putina jako podmiotu tej całej sytuacji, a zbyt mało zwracam uwagę na to, że Putin jest w istocie w defensywie, no bo w końcu to co? On sobie życzył tego Majdanu, on sobie życzył tego, że to wysłał tam może on czy jego przyjaciele wysłali tych strzelców wyborowych, ale wysłali po to, żeby postraszyć i sprawę zamknąć w 12 godzin. A kiedy już trzeba było strzelać, kiedy już się polała krew, no to w jaki sposób to służy obrazowi Rosji, możliwością kreowania polityki na przyszłość? Jak się ma siły, to się je używa, prawda? Ale jak się siły użyje, to się ogranicza możliwości robienia tego w kolejnych krokach, w kolejnych etapach. Więc ja mam taką uwagę, że też bardzo często i świat dziennikarski, i osoby zainteresowane polityką w Polsce
koncentrują się na działaniu podmiotów zewnętrznych. To znaczy patrzymy na to, co robią Węgrzy, co robią Rosjanie, jak to oni coś robią, dlatego że wydaje nam się, że to są istotne podmioty sytuacji. I teraz przykładem takiej właśnie fałszywej perspektywy, to oczywiście dyskutujmy, co mówię. Są w Polsce sowietolodzy, specjaliści od polityki rosyjskiej. Tak się składa, że ja znam bardzo dobrze od 30 paru lat pana główną sygnatariuszkę tego listu do Władimira Putina, pani profesor Raźnego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osobę, która od czasów rodzinnego wychowania była żadną patriotką katolicką, członkiem Solidarności. Potem każda formacja polityczna nie była dla niej dość patriotyczna i dość radykalna. Była kandydatką do parlamentu z listem PL-u i napisała jesienią ubiegłego roku artykuł, który ja drukowałem w moim takim periodyku niskonakładowym w Krakowie, przedstawiający historię Polski w takiej oto perspektywie, że największą klęską Polski było podpisanie traktatu lizbońskiego przez Lecha Kaczyńskiego, dlatego że to jest otwarcie dla tej moralnej zgnilizny, która nas zaleje przyjdzie z Zachodu. I tu się pojawiła taka fascynacja, zresztą wielokrotnie widoczna wśród intelektualistów i pisarzy Rosją jako strażnikiem ładu moralnego i wartości chrześcijańskich. Taka nadzieja też na budowę słowiańskiej wspólnoty, podsycana zresztą z Moskwy. Więc z tymi specjalistami to jest tak, proszę Państwa, że jak oni się, że oni się fascynują się siłą potęgą Rosji. Fascynują się tym krytycznie i negatywnie, a w pewnym momencie ta krytyczna fascynacja, nie wiadomo kiedy przejawia się taką fascynację pozytywną. I to już jest właśnie kasus tego, co myślimy. Nie możemy tego za bardzo analizować, zarazić tym fascynować, bo pójdziemy w złym kierunku. Musimy myśleć o tym, jak samym już podmiotem polityki słuszna jest uwaga profesora Szczepskiego, że kluczowym pytaniem jest jak i kiedy powstanie w Polsce strategiczny rząd, który nam pozwoli zartykułować polskie stanowisko i polski interes. Na razie mówi co, czy Majdan w Moskwie w sensie metaforycznym powstanie także między innymi dzięki temu, że tym niezależnym rządom myślenia i społeczeństwa rosyjskiego pomożemy my. On nie powstanie bez pomocy z zewnątrz. Póki co Europa cały czas kroplówko pomaga Putinowi. Cały czas zapraszając go do Mandy, zapraszając go niestety do Auschwitz, de facto wytrącamy tym argument, ten, o którym słusznie profesor Waszko mówił, albo który mógł być używany w dyskusjach wewnętrznych rosyjskich, że Rosja traci na polityce Putina. Dopóki to jest tak, że tracą część inwestorów na giełdzie rosyjskiej, jak nikt więcej, a także w sensie kwestii, żeby Rosja nic na tym nie traci, to ci ludzie mają mniej argumentów w ręce. Tak więc konsekwentna polityka Zachodu pokazywałaby to, o czym mówił profesor Waszko słusznie, że Putin byłby słabszy znacznie, gdybyśmy my byli konsekwentni wobec niego. Pomiędzy Odrą a Bugiem. Ziemię, co dla mnie jest skarbem. Jeden z wielbelkiem Europy, drugi nazywają Garden, trzeci nazywają wieszczem, natchnieniem Europy wielu. Wrzodem na tyłku historii nazywają cyrk żonglerów. Po co umierać za Gdańsk, gdy w sumie liczy się szmal? Oui, znaczy się c'est la vie, vive la France! Dinoir Ostpolitik, to znaczy dziś drang na szmal. Jawohl, das ist gut, danke schön. Deutsche Welt!
zachodnia socdemokracja. Tak niby całkiem niechcący spaprała się w polskich racjach w przymiotnik niwelujący i pewnie tak sobie myśli. Zamiedzą niech będzie wojna, byleby Niemcy zaciszne, byleby Francja spokojna. Po co umierać za granicę, gdy w sumie liczy się szmal? Oui, znaczy się c'est la vie, vive la France! Dino jen ospolitik, to znaczy dziś drana szmal. Ja wolę nazwisku Dankeschön, Deutsche Welt! Kraju, zbudź się nareszcie. Dosyć już było barierów. Zdaj sobie sprawę, że jesteś jedną z piłeczek żonglerów, żonglerów z cyrku historii, której tam nikt nie zna dobrze. Patrz, linię Maginota dzisiaj chcą stawiać na odrzut. Po co umierać za Gdańsk? Vive l'Allemagne, vive la France! Ja wolę, das ist gut, danke schön, Deutsche Welt! Po co umierać za Gdańsk? Liberté, fraternité, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! Ja wolę, das ist gut. Merci. Спасибо. Nie dyskutujcie, nie odnawiajcie, starczy już słów. Po co ta mowa? Jaka odnowa? Gdzie? Nowy duch, dyskutowanie i odnawianie straciło sens, gdy wszystkich ludzi cały czas brudzi czerwony cieć. Po co szukać kluczy, to wciąż nowych krat? Po co ględzić o nowych mostach? Po co szukać drogi na los przyszłych lat? Kiedy przecież droga jest prosta. T.O. musi odejść najlepiej do Moskwy. T.O. musi odejść najlepiej za Bóg. Niech ubierają tam braty pomocy. Będą mieli wreszcie odbrakiony wschód. T.O. musi odejść. To proste, jak wina. Niech do rezerwatu zaciągnie luz. Znajdą swoje miejsce przy mumii Lenina, Kopacz z Niedziołowskim i z Sikorskim. Tusk! Nie narzekajcie, nie wymawiajcie, nie rońcie łez. Rundy przegrane, zuby wylane, trudno, zdech pies. W dyskutowaniu z krajem na bani przegrałeś ty. Michników, Tusków, Urbanów, Szany, to wynik gry. Zwykle każdy naród na ziemi swej ma rząd, na jaki sobie zasłuży. Więc się przestań wreszcie oglądać na świat i nie ślimać się sobą dłużej. T.O. musi odejść najlepiej do Moskwy. T.O. musi odejść najlepiej za Bóg. Niech im udzielają tam prawie pomocy. Będą mieli wreszcie upragniony wschód. T.O. musi odejść. To proste, jak wina.
swoje miejsce przy Lubi, Lenina, Kopacz z Jeziorowskim i Sikorskim. Tusk! Matylo państwo wzięło w pacht pani swoim państwem. Ser z gór bajerów, słoneczkiem Peru. Więc jest jak jest. Co dzień od rana piłka kopana z orlikiem plenem. Krewem na wyspach ludu i czyskach sprawdzony wers. Dodać jeszcze w Sejmie, byle świński ryj. Babę z brodą, taniec z laskami. Stąd degregolarą będą żyć i pić. Kas zostanie z ich wyborcami. P.O. musi odejść najlepiej do Moskwy. P.O. musi odejść najlepiej za dług. Niech ich udzielają tam prawniej pomocy. Będą mieli wreszcie upragniony wschód. P.O. musi odejść do prostej Jakina. Niech do rezerwatów ich zaczął mnie luz. Znajdą swoje miejsce przy Mumii, Lenina, Kopacz, Kieciołowski i Sikorski, ten chyły rój.